Siemanko, poniedziałek, drugi tydzień tej roboty w środku naszej tutaj. Sebastian zaczął od tutaj właśnie naciągnięcia plastra. Później jak wyszlifujemy, tylko to się tu naciągnie takie coś w stylu gładzi, tak zwany easy fill, żeby to poprawić. Tutaj rożek zostawiliśmy, bo tu przyjdzie listwy, także to zakryją. Tu musimy... Klient nas uświadomił, że on jeszcze chce prysznic nad wanną, więc nie tylko bafile czy tam kran w wannie, tylko jeszcze musimy przygotować sobie podejście i tu będzie miał prysznic nad głową, znaczy nad głową, bardziej tak na klatę będzie mu dmuchał, dmuchał mu będzie wodą na członka. Tam pozdrawiamy wszystkich tiktokersów, którzy nas oglądają. Także Sebku, co chcesz powiedzieć jeszcze? Jestem bardzo niezadowolony z tego, że muszę być dzisiaj w pracy. I to każdy dzień tak mam? Wolałbym siedzieć sobie w domu. Tu się postaramy właśnie jeszcze może troszeczkę z tą setką rurą i wejść do brać ściany. Zasiłki. I nic nie robić. Na siłkę chodzić. Tu też jeszcze Seb naciągnął plaster. Stare drzwi pozaciągane. Także jak to wyschnie, się wyszlifuje, porobi się jakieś tam poprawki na łączeniach, gdzie będzie jeszcze znać, że... No ale powolutku do celu. Mamy nadzieję, że do piątku się z tym uwiniemy. Musimy się do piątku z tym uwinąć, więc do piątku się z tym uwiniemy. Ale zaraz tu montujemy... Co? Prysznic, hydraulikę do prysznica. Później wskakuje konstrukcja pod wannę. Wanna, która jest oczywiście zamknięta w garażu. Guma jeszcze wpierw. Wygumować to jeszcze musimy wszystko. Hydroizolację zrobić. Mogę ciąć? Także Sebastian będzie teraz ciął, więc tyle na start. Centymetrów mieli od panela, tak? Poniedziałkowe popołudnie. Co już dzisiaj zrobiliśmy, Sebku? No mało co. Prysznic jest założony, pogumowany trochę. Kontroler do prysznica założony. Tam outlet do prysznica. Guma zrobiona w części, gdzie będzie wanna. Teraz tutek będzie robił teraz. Tutaj Sebek będzie robił co? Boksika za kibelek, bo rura setka się nam nie schowa w ścianie. Tak połowa rury się nam w ścianie schowa, połowa nie. Więc zrobimy takie lekkie odejście. Robimy centralny boks, znaczy kibel na środku boksa. Jest. Czyli tutaj się kończy w tym momencie. Boks? No. Dlaczego? No żeby jak tu 20 zrobiła wannę miejsca, odstacza. No. Żeby nie było zaraz przy samej wannie. Tak. Żeby nie walili nogami po panelu. Tak. To tam to wychodzi. 76. No dobrze. No. Kończymy nagrywanie, żeby przedyskutować te dalsze części pracy. Ja tu zaraz jeszcze sobie futrynkę maybe zamontuję. Bo już wiemy, które drzwi będziemy montować, więc może się coś tu nagra jeszcze przy tym. Tak zrób. Taka ciekawostka, właśnie zaczynam montować futrynę, tak zwany door lining tutaj do łazienki, tylko Sebku. Nie mogę wam to pokazać. Przykręcę sobie dechę tu. Tu ma być. I tu mam jej wejść, a tu mi nie wejdzie, mam centymetr za dużo. Dlaczego? Ponieważ zrobiliśmy otwór w ścianie na miarę starej futryny, którą przenieśliśmy. O, stara futryna jest... Sekundeczka... O, muszę odwrócić. Ktoś tu kołki przyniósł, czy nie? Jak odwrócę, nie będzie ci widzieć. O, tak. Jest około 5-6 milimetrów różnicy. Nowe futryny są grubsze, więc teraz te dwie dechy boczne do futryny muszę zszeblować około pół centymetra, jedną i drugą, żeby mi tu ładnie weszły, żebym nie musiał już później heblować drzwi, a co za tym idzie na nowo ustawiać zawiasów czy też zamka. Więc dwie deseczki do zszeblowania. Fajnie deszczyk pada, także będzie mnie chłodzić. Aczkolwiek Sebastian lubi deszczyk, więc może on to pójdzie seblować. Co myślisz, Seb? Chyba ty to pójdziesz seblować. A czemu ty nie chcesz? Bo nie mam czasu.
Zarobiony jestem. Zarobiony? To trzeba, jak zarobił człowiek, to już trzeba wracać do kraju. Syba. Jak pójdziesz heblować, to mi tu możesz heblować to na środek też. I to seblować. Wiesz, czemu to trzeba heblować to na środku? I to seblować. Kolejny piękny dzień. Wczoraj lało deszczem, jak musiałem futrynę sobie przyheblować. Ale dzisiaj już sobie robię dalej z tymi futrynami. Arkatrajwy, czyli listwy te, nie wiem, obrzegowe koło drzwi. Niestety nie można już takich kupić, jak oni tu mają oryginalne. Więc musiałem kupić proste listwy i będę musiał wziąć router, frez, sfrezować sobie rogi, żeby to jak najbardziej przypominało te oryginalne. Także teraz docinanie listew. Kołyka, piękna pogoda. Ptaszki śpiewają. Jest super. Sebo tam choruje coś dzisiaj. Także niezbyt zadowolony jest. Przy okazji tutaj jeszcze wam pokażę. Jest wanna, która zajmuje pół łazienki. Jestem ja, który zajmuje następne. I Sebastian. A tu myślę, że właściciele będą mieć bardzo dobry czas w tej wannie, bo to taka duża, podwójna wanna. O, a tutaj właśnie już sobie wydubałem na jeden zawias, tam jeszcze wydubię na drugi za chwilę. Powieszę drzwi i będziemy potem widzieć dalej, co się dzieje. Na schle dano. Środa rano. Sebastian się bierze tutaj za płytkowanie wokół wanny. Zobaczymy, jak mu to pójdzie. Płyteczki są małe, 5 cm na 10, takie miniaturki. Więc pewnie mu to trochę zajmie. Później mówił, że jakieś tam szlifowanko zrobi. Ale myślę, że... Mówi, że bierzesz się za płytkowanie. O. Niesie właśnie płyteczkę, pokazać wam. Takie malutkie. Malutkie takie Andrzejki będzie układał na ścianie. No, ja muszę się tu zająć z zewnątrz tym wszystkim. Pozaciągać jeszcze. Widzę, że muszę trymy zmienić. I z chwilą. Chociaż może. Bo co wziąć, co? Dziesiątki? Ósemki sobie wziąłem. Ale nie. Jak najmniejsze chciałem, żeby na tych płytkach tak nie wyglądało. Fajnie. Dobrze. Okej, będzie okej. Będzie elegancko. Nagrywasz na co? Na YouTube. Na youtuberów? Tak, żebyś tu mógł... Pytać się, jak są kłaście płytki? Tak? Nie. Kogo? Youtuberów? Nie, ich tylko właścicieli. Myślę, że youtuberów się chcesz pytać, jak te płytki poukładać. Tak? Czy... No to by trzeba było zapytać. Bo jakby w Herringbonda, to ja papier. W Herringbonda to by trzeba było ten... Wypłaczy, docinanek. Wycinanek. No to nic. Myślę, że na cegłę będą chcieli. Mam nadzieję. No, dobra. Także chcieliśmy to skończyć w piątek, aczkolwiek piątek myślę, że nie będzie dniem. Jest nierealny. Jest, piątek jest trochę mało realny. Ale myślę, że sobota, albo niedziela, albo poniedziałek. Kto to będzie w poniedziałek? To robił? Co? Kto będzie w poniedziałek? Me and you and me. Aha, we wtorek. Aha. We wtorek siadę byczyć. Moja ukochana mi powiedziała, że muszę odpocząć, bo jestem zmęczony. Ciekawe czym. Jestem zajechany psychicznie byciem z Sebastianem każdy dzień i powiedziała, że muszę odpocząć, dlatego zabukowano w czasie. No i tak to wygląda na koniec dnia, w środę. Marek tam udaje, że teraz płytkuje, tak do filmów, pokazuje tylko. Takie płyteczki mamy. Cyk, fuk. Ściany wyplastrowane, poprawki porobione. Jutro będzie szlifowanko. Tu wam pokażę ścianę na zewnątrz. Tam boksika Mark zrobił już. Też. Tu jeszcze jest zaciągnięte gładzią, bo było bardzo nierówno. Jutro trzeba będzie zeszlifować. I tutaj
Tak samo gdzie te drzwi były. Aż dotąd jest zaciągnięte. Jutro szlifowanko. Szlifowanko, malowanko. Koniec z płytkami jutro. I nara. Także środowy filmik. Niech się zgłoszą ludzie. Powiem być elegancki. Dla zwycięzców jeszcze nagród poniedziałkowego live'a. Prosimy, żebyście pisali. Magda już napisała. Dzięki Magda, że się odezwałaś. Hubert napisał. Hubert napisał. Ale jeszcze dwóch osób nam brakuje. Kotleta i jeszcze jednej osoby. Kotlet i jeszcze ktoś był czwarty. Także prosimy Was, napiszcie na maila messybuilders@yahoo.com i dajcie znać, bo w sobotę chcemy, żeby to kurier zabrał. A jak nie będziemy mieć Waszych detali, no to nie będziemy mogli tego wysłać tym kurierem, tylko dopiero za tydzień następnym. Także prosimy Was o Wasze. A już więcej nam się losowania nie chce robić. No, jak nie napiszecie, to znowu kurde losowanie przepadnie, więc bardzo prosimy, żebyśmy już nie musieli znowu live'ów i nagród rozdawać znowu za tydzień czy za dwa. Także dzięki, pozdrawiamy, miłego wieczorku środowego, bo dzisiaj jest środa, dzień.